Witam w prezentacji i montażu 71 numeru Stara 266 od Hachette. W tym numerze otrzymujemy dolną i górną część zbiornika paliwa i korek wlewu paliwa. W tym numerze otrzymaliśmy dwie części zbiornika paliwa. Do jednej przymocowaliśmy korek wlewu paliwa. Po montażu części 71 numerów mamy zmontowane górną i boczne części karoserii z reflektorami, kierunkowskazami i diodami, dolną kratkę chłodnicy, przednią część z grillem logo Stara, przedni zderzak, łańcuch z hakiem, dwa uchwyty, cztery części dwóch zbiorników paliwa, tester, silnik, przednią i tylną część ramy z przednim i tylnym zawieszeniem, 3 mosty napędowe, 6 kół, przednią belkę poprzeczną z zbiornikiem wody, skrzynkę rozdzielczą, mosty napędowe, 2 ramy nośne zbiorników paliwa, wyciągarkę z liną silnikiem, tylny zderzak ze światłami, tablicą, hakiem, cybanty, kierownicę i oponę koła zapasowego. Numer 71. Na drugiej stronie mamy loga kolekcji, informacje od wydawcy i spis treści. Na trzeciej stronie mamy pokazane części i ich spis, ważne wskazówki i krótką instrukcję montażu. Star 660 M2 część pierwsza. Od 1958 roku w fabryce samochodów ciężarowych w Starachowicach produkowano terenowe samochody ciężarowe. Najpierw były to modele Star 60 eksploatowane przede wszystkim przez Wojsko Polskie. W 1965 roku zdecydowano się na pierwszą większą modernizację samochodu, w wyniku której powstał Star 660 M1. 3 lata później, w 1968 roku, rozpoczęto produkcję modelu Star 660 M2, zmodernizowana terenówka. Zakres modernizacji wynikał z pierwszej kolejności zapotrzebowania polskiej armii, która była głównym odbiorcą tego typu pojazdów. Unowocześniono przede wszystkim układ hamulcowy i instalację elektryczną. Star 660 M2 został przystosowany do pokonywania brodów o głębokości do 1,8 metra. Zmodernizowano także konstrukcję skrzyni ładunkowej, gdzie drewniane ściany zastąpiły stalowe. Przeprowadzona modernizacja spowodowała wzrost masy własnej pojazdu. Podwozia Starów 660 M2 stały się podstawą licznych wersji i odmian pojazdów specjalnych oraz specjalizowanych. Wojsku Polskiemu dostarczono w sumie około 13 760 egzemplarzy pojazdów Star 660. Dane ogólne wymiary. Star 660 M2 miał układ jezdny 6x6, ładowność w czasie jazdy po nawierzchni ulepszonej 4 tony, podczas jazdy w terenie 2,5 tony. Największa dopuszczalna masa samochodu z ładunkiem wynosiła 9800 kg, masa własna samochodu 5080 kg, masa samochodu gotowego do jazdy 5800 kg, dopuszczalna masa przyczepy w czasie jazdy po nawierzchni ulepszonej wynosiła 4400 kg, podczas jazdy w terenie 3500 kg. Zużycie paliwa na szosie wynosiło 38 dm sześciennych na 100 km, a w czasie jazdy terenowej 45 dm sześciennych na 100 km. Najmniejszy zewnętrzny promień zawracania wynosił 10 080 mm. Star 660 M2 miał 3 osie o rozstawie. Przednia środkowa 2858 mm, środkowa tylna 1200 mm. Mamy zdjęcie Stara 660 M2 podczas badań w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie. Wyposażenie specjalne. Star 660 M2 miał wyciągarkę z liną o długości 50 metrów, o maksymalnej sile uciągu 5500 kg, umocowaną za przednim zderzakiem. W
wciągarkę napędzaną z przystawki odbioru mocy przy skrzynce biegów specjalnym wałem napędowym. Przystawkę włączano za pomocą dźwigni umieszczonej w kabinie za siedzeniem pomocnika. Wciągarka była wyposażona w hamulec taśmowy i sprzęgło kłowe uruchamiane dźwigniami przy przednim zderzaku. Przełożenie wciągarki wynosiło 22. Mamy zdjęcie Stara 660M2 sztabowóz obok Stara 660 w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Mamy zdjęcie z umiejscowieniem numerów kabiny A, podwozia B i silnika C. Mamy zdjęcie i informację, że podstawowe zespoły samochodu Star 660M2 były numerowane, a silnik i podwozie dodatkowo oznaczono numerami serii produkcyjnej. Numery silnika i podwozia umieszczono również na tablicy znamionowej w kabinie kierowcy. MAN. Mamy zdjęcie jednej z pierwszych ciężarówek z silnikiem diesla MANA 3ZC. Mamy zdjęcie silnika diesla produkcji MANA prezentowany na wystawie samochodu w Berlinie w 1924 roku. Pancernik z manowskim dieslem. Jeden z pierwszych silników diesla wyprodukowany pod szyldem MANA zastosowano m.in. w okręcie niemieckiej marynarki wojennej Prince Luitpold, który był piątym i ostatnim okrętem klasy Kaiser, pancerników typu Dreadnought cesarskiej niemieckiej marynarki wojennej. Stepkę pod okręt położono w październiku 1910 roku w stoczni Germanienwerder w Kolonii. Okręt został zwodowany 17 lutego 1912 roku i przyjęty do służby 19 sierpnia 1913 roku. Prince Gerd Ludwig uczestniczył we wszystkich głównych operacjach I wojny światowej, w tym bitwie jutlandzkiej w dniach 31 maja-1 czerwca 1916 roku. Okręt brał również udział w operacji Albion, tak jak ataku na rosyjskie wyspy w Zatoce Ryskiej pod koniec 1917 roku. Po klęsce Niemiec i podpisaniu rozejmu w listopadzie 1918 roku Prince Gerd Ludwig, jak większość okrętów floty niemieckiej, został internowany przez Royal Navy Skepa Throw. Mamy zdjęcie okrętu wojennego Prince Ludwig, którym zastosowano silnik diesla produkcji MANA. Mamy zdjęcie autobusu MAN SG220 linii 174 w Warszawie 1977 rok. Dużą część produkcji MANA niemal od początku działalności stanowiły autobusy. Samochody do prawie wszystkiego. Pochodzący z rekwizycji samochód ciężarowy MAN typ Z2 o ładowności 6 ton był używany m.in. w jednostkach saperskich i zaopatrzeniowych Wehrmachtu. Do jednostek Wehrmachtu odesłano wiele pozyskanych z rekwizycji autobusów MAN typ E2 produkowanych na podstawie typu Z. Do Wehrmachtu trafiły też autobusy z 27 miejscami siedzącymi zmontowane na podwoziu samochodów E2 z dłuższym rozstawem osi, później oznaczonych jako E3000. Używano ich głównie jako pojazdów sztabowych, łączności radiowej, laboratoriów fotograficznych i kartograficznych, a także w służbach sanitarnych. Mamy zdjęcie MANA F2000 na parkingu w miejscowości Thun w Szwajcarii. Te samochody otrzymały tytuł ciężarówki roku 1995. Mamy zdjęcie najlepszej ciężarówki roku 2008, MAN TGX V8. Na ostatniej stronie mamy informację, co w kolejnym numerze, czyli wspornik przedniej skrzyni, odbojnik zawieszenia, wspornik zbiornika paliwa. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.